O, dzień dobry. Widzę, że wciąż jest pani zadowolona z karmy Sterilized Appetite Control. Jak się miewa Nala? O tak, jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Dzięki niemu Nala przestała domagać się jedzenia. I jest w świetnej formie, ale muszę przyznać, podaję jej także mokrą karmę, którą kupuję w lokalnym supermarkecie. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy postępuję właściwie. Czy to dobre dla Nali? Oczywiście, choć byłoby jeszcze lepiej, gdyby podawała jej pani mokrą karmę o specjalnych walorach żywieniowych. Na przykład mokrą karmę Royal Canin w formie saszetek. W ten sposób dodatkowo zadba pani o zdrowie Nali. No tak, ale Nala ma specyficzne wymagania i wydaje mi się, że lubi tylko zlizywać sos, a kawałków karmy zjadała co najwyżej kilka. Czy z karmą Royal Canin będzie inaczej? Jeśli Nala zlizuje tylko sos, nie w pełni korzysta z walorów karmy. Jednak w mokrych karmach Royal Canin kawałki są na tyle cienkie, że wchłaniają więcej sosu, przez co kot chętniej zjada zarówno kawałki karmy, jak i sos, otrzymując w ten sposób w pełni zbilansowany posiłek. Proszę się więc nie martwić. Nala z pewnością polubi tę karmę. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Aby utrzymać wagę Nali na idealnym poziomie, proszę zmniejszyć też ilość suchej karmy, którą jej pani podaje. Okej, przyjrzyjmy się raz jeszcze tabelom dawkowania. Ile waży Nala? Około 4 kg. Jeśli daje jej pani powiedzmy jedną saszetkę dziennie, dzienną dawkę suchej karmy trzeba będzie zmniejszyć o jakieś 20 gram. Dzięki temu Nala nie będzie przybierać na wadze. Dziękuję. Myślę, że warto spróbować.